Cześć, chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkie członkini i wszystkich członków klubu DDS dzisiaj chciałabym trochę pogadać o DDS-owych planach. Po pierwsze będą się zmieniały różne rzeczy na DDS w tej jakby darmowej, nieklubowej części, więc tutaj o tych planach już jest film. Tutaj wrzucę do niego link, żebyście mogły, żebyście mogli się z nim zapoznać, bo myślę sobie, że to też jest. Bardzo ważna. Jeżeli chodzi o klub, tutaj też um, chciałabym zapytać Was, jakie jest Wasze zdanie odnośnie wyzwań i odnośnie różnych rzeczy. Po teraz tak. Klub DDS sam z siebie jest bardzo kompletny. E, jest rzeczywiście czymś, gdzie my nie potrzebujemy nic więcej. Oczywiście myślę tutaj. O pakiecie pięciu treningów i o pakiecie pełny dostęp, gdzie mamy dostęp do treningów split. Tak jak już wcześniej mówiłam, stworzenie planu do splitu wymagało ode mnie nagrania określonej liczby treningów. I teraz ja już te treningi mam. Teraz po prostu będę bardziej bawiła się w taki sposób, że po prostu będę Wam nagrywała te treningi z taśmami, z handlami, różne opcje. Takie, żebyście mogły, mogli, w zależności od tego, nie wiem, gdzie jesteście, dany trening wykonać. Możesz nie mieć siłowni w domu, ale na przykład może pojedziesz na wakacje i tam będzie wyciąg. No to wtedy, ok, masz w super, to ja sobie dzisiaj zrobię biceps na wyciągu, czy triceps na wyciągu, czy plecy na wyciągu, czy tyłek na wyciągu. Więc będą hantle, będzie wyciąg. Będzie sztanga, będą taśmy elastyczne, zwłaszcza, że wyciąg możemy um, zmienić na taśmy. Um, no więc będzie dużo takich różnych rzeczy. Przy okazji split e, z ławeczką, bez ławeczki, pośladki, gdzie będzie potrzebna ławeczka, ale też takie, gdzie nie będzie potrzebna. Nogi z plioboksem, na którym siedzę. No dużo różnych opcji, dużo różnych mm, rzeczy do wyboru, żeby po prostu, ok, mamy dzisiaj tyłek, robię to, co mogę. To co chcę, więc tutaj ja już jestem prawie gotowa. Tam tych treningów jest bardzo dużo nagranych, sporo już obrobionych, udostępnionych. Dużo, dużo, dużo więcej słuchajcie, nagranych do obrobienia, ale nad tym pracuję. Więc jakby, i to też nie jest tak, ja wcześniej mówiłam, że ja split zamknę i jak będę miała wszystkie treningi, to już nie będę tych splitów nagrywać. Nie. Zdecydowanie będę je tworzyć i będę je wrzucać, próbując po prostu nie powielać ćwiczeń, tylko robić cały czas jakieś nowe ćwiczenia z nowym sprzętem. Też będę korzystała, nie wiem, ze specjalnej sztangi na biceps, specjalnej sztangi na triceps, bo ja też widzę, jak wyglądają po prostu Wasze, słuchajcie, domowe siłownie, więc tam mm. dzieje się, rozwijacie się. A druga rzecz, split, to też jest coś fajnego dla osób, które na przykład ćwiczą na siłowni, bo lubią, ale nie do końca wiedzą, w jaki sposób mają ćwiczyć, bo ja tam po prostu Was uczę, jest zawsze seria rozgrzewkowa w splicie i później cztery takie serie właściwe rozgrzewkowa. Trochę uczymy się, co tam trzeba zrobić, jak układać stopy, jak pracować brzuchem z małym obciążeniem, żeby mięśnie rozgrzać. A później już są cztery konkretne serie. Te treningi są krótkie, bo one zawsze trwają do pół godziny, więc to jest takie fajne, że mamy konkretny trening, a później możemy po nim zrobić jakieś karty. Jesteś na siłowni, skakujesz na cross trainer, na ergonometr, na rower. Ćwiczysz w domu, przygotowałam tam tabaty, hity, treningi, które po prostu fajnie zrobić na zakończenie splitu, ok? Czyli na zakończenie treningu dzielonego, żeby trochę tam to serce popracowało. Więc, jakby to też jest tak przygotowane, że sam split możecie robić tylko i to też tak będzie wyglądało, tylko i wyłącznie bazując, mając jakby plan treningowy bazujący tylko i wyłącznie na tej grupie split. Albo będzie drugi plan, w którym po prostu split połączymy z treningami klubowymi, rzeźba, mata itd., itd. Ja osobiście, jak ćwiczę, to zawsze robię sobie split, robię sobie trening klubowy i jeszcze później dokładam cardio ale ja też ćwiczę bardzo dużo, dobrze? I ja jakby lubię tak ćwiczyć, plus u mnie te treningi też są trochę takie, że jestem zobligowana w 90% do nagrywania, a niekoniecznie do robienia tego, co lubię, ale rzeczywiście jak mam dni, kiedy mam tylko mój trening i chcę zrobić to, co ja bym chciała zrobić, a nie to, co muszę zrobić, no to rzeczywiście tam sobie po prostu łączę, tak? Ja uwielbiam trening siłowy ja teraz będę o tym dużo więcej mówić. My musimy mieć mięśnie, mocne mięśnie. Kobiety generalnie mają słabe mięśnie. Dlaczego mówię kobiety? No, to dlatego, że my jesteśmy normalnie mm, słabsze, eee, ale rzeczywiście też boimy się tych ćwiczeń. Tak jak ja rozmawiam tutaj z moimi podopiecznymi, to jak pytam o obciążenie, jakie mają, handle, no to tam wiecie wyżej kilograma to nie idziemy, a jednak w klubie i zwłaszcza przy splicie, ja Wam pokazuję, że możemy wziąć więcej. My tam, nie wiem, przy rzeźbie robimy pośladki, ja mam 70 kilo na, 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 na tyłku. Więc jakby to nie jest tak, że będziemy wyglądać jak Schwarzenegger i gdzieś tam tą budowę mięśni będę wrzucała tutaj, będę o tym dużo mówić, dobrze? Dlatego, że my jednak z roku na rok po przekroczeniu pewnego wieku, w zależności od badań, no ale powiedzmy, że żeby było równo, tak? 35-40 lat. No to już ta masa mięśniowa nam spada. Dużo trudniej się tą masą mięśniową buduje. Więc teraz to jest ten moment, żeby te mięśnie zrobić. Bo teraz, i będziemy starsi, to te mięśnie będą słabsze, dlatego osłabia się mietnicę, dlatego stopa robi się szersza, bo to wszystko jest po prostu słabiutkie. Później Przenosimy obciążenie nie przez mięśnie, tylko przez kości, tak? No i patrzymy na te starsze osoby, tak, 70, 80, 90 lat. No i to wszystko tak się po prostu zamyka, więc my musimy teraz zacząć o to dbać, bo później nie zmobilizujemy kręgosłupa, który będzie totalnie usztywniony, nie zbudujemy nagle mocnych pośladków. Okay? Więc teraz to jest ten moment, i tutaj, jeżeli chodzi o taki trening, taki dla mnie osobiście, Taki najbardziej funkcjonalny jaki na świecie istnieje, to jest właśnie trening klubowy, bo ten klub to, to był taki mój ideał, jeżeli chodzi o plan treningowy. Czyli jest kondycja, jest mobility. Mamy rzeźbę, mamy sprzęt, gdzie mamy rozluźnianie powięzi, raz w miesiącu zawsze masz dostępny przez cały miesiąc, czyli zawsze masz dostępny jakiś trening z rolowaniem, z rozluźnianiem. Robimy później rzeczy na balans, piłka i tak dalej, więc te treningi sprzętowe one są dosyć mocno różnorodne. I tam właśnie mamy trochę balansu, mamy trochę pracy nad stopami, berety sensoryczne, piłka. I tam też są treningi siłowe TRX, Czyli sprzęt jest bardzo różnorodny i staram się, żeby w miesiącu było dostępne coś z każdą rzeczą, żebyście po prostu mogli zawsze powrócić nie wiem, do treningu z piłką albo do rolowania. Więc sprzęt w ten sposób układam. Rzeźba. To jest po prostu mój kochany, ale takie crossfitowe treningi obwodowe, sztanga, hantle, skakanka, battle rope. Oczywiście nie musisz mieć całego sprzętu, to tam po prostu dużo pokazuje zamienników. Następnie treningi kondycja, gdzie robimy trochę mobility i po prostu... Bawimy się, tak, jest to zabawa, to nie jest skupianie się na technice, to jest po prostu muzyka, pocimy się, skaczemy, biegamy, tańczymy, robimy różne rzeczy. Zajęcia na macie, super ważne, mięśnie pośladkowe, również ze sprzętem, ale takie nie jak rzeźba, ok? Rzeźba ma taki trochę inny charakter, taki mówię bardziej crossfitowy, ja tam dosyć dużo właśnie wrzucam takich typowych ćwiczeń, które się pojawiają na CrossFit Games. Dobrze, słuchajcie, to tak o tym klubie i teraz wracając do tego, wracając bym na ziemię, słuchajcie, wyzwania i teraz, tak jak już mówiłam, split, czyli ten pełny dostęp, to jest dla mnie taki idealny plan treningowy, a zapomniałam, chociaż mówiłam chyba o mobility w tej całej grupie, czyli po to stworzyłam klub, żebyśmy mieli, miały dostępny taki idealny plan treningowy, gdzie mamy cardio, gdzie mamy budowanie mięśni, gdzie mamy obwód, czyli budowanie mięśni, pracę serca, ale gdzie też mamy split, gdzie mamy mobility, gdzie mamy możliwość zrobić rolowanie, popracować nad balansem itd. Więc jakby to jest taki mój plan ideał jeżeli należysz do klubu i masz pięć treningów lub masz Splity jeszcze w tym wszystkim, no to tutaj ja nie wyobrażam sobie mm, z mojej strony, ale to zaraz właśnie Was o to pytam, robienia specjalnego wyzwania, bo teraz powstało to wyzwanie piękna sylwetka, ale ja myślę sobie, że ono nie ma sensu, dlatego że wrzucam Wam tam treningi, które już znacie, które już są. W planie pięć treningów, de facto dwa dni w tygodniu mamy wolne. To są dni, kiedy spokojnie możesz zrobić jakąś nowość treningową. Nie mówię o programach rehabilitacyjnych, bo de facto klub został tak stworzony, żebyście mogły, mogli dodawać właśnie te treningi rehabilitacyjne. Czyli na przykład, nie wiem, robię sobie kondycję, a przed kondycją zrobię sobie mięśnie na miednicy 15-minutowe. Albo robię sobie, nie wiem, rzeźbę, a po rzeźbie możecie sobie zrobić moduł do szpagatu, coś na szyję, dłoboli i tak dalej, więc... Plan jest tak skonstruowany, że po prostu możecie spokojnie te wszystkie rehabilitacyjne treningi dostępne na moim kanale wrzucić do planu. Jeżeli pojawia się na przykład jakiś trening, tak jak ostatnio wrzucałam, poprawiony stary trening, ten steps, dash radę, no to wtedy spokojnie możecie go sobie przetestować przy sobocie albo na przykład zrobić go przed treningiem mobility, albo jeżeli jest to cardio, trening jakiś cardio, fajny skoczny, to spokojnie możecie zrobić go po zajęciach na macie. Czyli jakby jeżeli chcecie przetestować nowości, to przy okazji tych pięciu treningów spokojnie możecie to zrobić. Jeżeli lecimy z treningiem split, jeżeli lecimy z treningiem połączony split z treningami klubowymi, macie tak kompletny plan treningowy, że jeżeli czujecie już jakąś potrzebę, no to rzeczywiście można tam jakieś rehabilitacyjne coś dorzucić. I tutaj nie widzę sensu robienia wyzwań, gdzie mamy fajne nowe treningi, cały czas nowe i dorzucania do tego nie wiem, pośladki, marzeń z bootcamp, które mają kilka lat, to nie jest zły trening, żeby była jasność, ale to jest stary trening. Nie ma tam pokazówek, muzyka jest jaka jest, jakość jest jaka jest, dźwięk też jest jaki jest, no więc jakby, no mówmy się, że to wszystko idzie do przodu, tak? Nie mogę porównywać nagrywania treningów pierwszy raz w życiu, gdzie w ogóle te social media nie były tak rozwinięte, do tego co jest dzisiaj. No więc. Jeżeli macie nowe rzeczy, fajne rzeczy, czasami na pewno fajniejsze, czasami mniej fajne, ale generalnie mamy regularny trening. To tak jak idziesz do, na siłownię, na zajęcia i po prostu robisz to, co ci tam trener rozpisze. Więc nie widzę sensu od pakietu 5 do góry robienie wyzwań treningowych, bo po prostu szkoda mi, mając te nowości, wracać do tego, co jest może fajne, ale stare. Eee, więc dajcie mi znać, co, e, co o tym myślicie. I druga rzecz, przy tych planach treningowych, to macie możliwość, tych klubowych, macie możliwość powtórzyć trening. Nie więcej niż raz. Oczywiście możecie wracać do niego ile razy chcecie, ale sam plan wygląda tak, że po prostu w jednym tygodniu robimy nowy trening, czy tam stary, a w następnym tygodniu robimy właśnie nowy albo stary. Czyli raz wybieramy, wchodząc w tą playlistę czterech treningów, wybieramy najwyższy numer i najniższy numer w następnym tygodniu, i dzięki temu po prostu wy będziecie miały, mieli możliwość powtórzenia danego treningu. I to jest fajne, bo ten trening za drugim razem wchodzi, ale to też nie jest tak, że wałkujemy po prostu, tak jak na DDS, taka jest prawda, gdzieś tam treningi cały czas te same. No bo umówmy się, że jakby bazę treningów Baza treningów jest jedna. Oczywiście staram się dokładać nowe rzeczy itd., itd., no ale to nie jest taka częstotliwość jak w klubie, bo tutaj po prostu zabawą klubu jest to, że my mamy nowości i te nowości nas motywują. Nie dość, że zapłaciliście za te treningi, więc ta motywacja jest totalnie inna. Ja wiem, jak to wygląda. Jeżeli masz coś za darmo, to jakby inaczej do tego podchodzisz, że za to zapłacisz. Więc wy chcecie skorzystać z tych treningów, a dlatego one po prostu. Klub polega na tym, że my mamy non-stop nowości, więc Ty po prostu musisz zrobić jeden trening, bo za chwilę go nie będzie. Więc tutaj, żeby nie było treningi, które są na DDS, to są super treningi. Ale inne jest założenie wyzwań na DDS a inne jest założenie jakby działania klubu. Więc przy pięciu czy przy dostępie do splitu nie widzę najmniejszego sensu jeszcze dokładać po prostu te treningi, które są darmowe, bo fajnie jest powtórzyć te treningi, które są w klubie. Żebyś po prostu miała miał możliwość zrobienia dwa razy. Za drugim razem ten trening inaczej jakby wiesz reagujesz na niego. Ale to też jest plusem, że okej, okay, za chwilę go nie będzie. Oczywiście, zawsze przy stałym dostępie możecie wrócić do tych wszystkich treningów. I tutaj zawsze zachęcam Was, słuchajcie, do, do zapisywania tych, które przypadły Wam do gustu. Bo to jest normalne: będą lepsze treningi, będą gorsze treningi, będą treningi, które komuś się bardziej spodobają, innej osobie mniej. Będą treningi które ja nagram lepiej i treningi, które będą mniej ciekawe. Ja tych treningów nie planuję, nigdy nie planuję treningów. Ja po prostu idę, słuchajcie, na flow, mam w głowie, dobra, dzisiaj robimy tyłek z taśmą na przykład, no i biorę taśmę i coś robię. Mam gorszy dzień, mam lepszy. Niektóre treningi będą po prostu zajebiste, niektóre będą okej, okay, zrobimy. Popracowały mięśnie i koniec. Na niektórych po prostu jestem mega zmęczona, bo na przykład jednak no, ja nagrywam dosyć dużo, żeby się wyrobić z pacjentami, z tworzeniem nowych rzeczy na DDS i jeszcze z klubem. No to mi się zdarza ćwiczyć po 5-6 godzin dziennie. No to jeżeli ja po nagraniu na przykład rzeźby, po nagraniu rzeźby nagrywam, słuchajcie, jeszcze jakieś mobility, jeszcze coś, na przykład mam do nagrania tyłek, no to ja jestem po prostu martwa. Do tego ja też, każdy jest przyzwyczajony do czegoś innego. Ja nigdy nie ćwiczę po jedzeniu, a zdarza mi się, że jeżeli na przykład mam 6 godzin słuchajcie nagrywania, no to wypiję koktajl. Ja z moimi nietolerancjami, no to po prostu wystarczy, że ja cokolwiek dostarczę, kiedy moje jelita nie są w jakimś cudownej fazie. No to po prostu ja od razu jestem w ciąży, słuchajcie. I mi się od razu ćwiczy źle. Ja od razu nie mam energii. Ja po prostu uwielbiam zrobić konkretny trening i później od razu zjeść po tym treningu. Ale dla mnie ćwiczenie po jedzeniu, a czasami po prostu nie ma opcji, nie jestem w stanie 6 godzin słuchać nagrywać bez jedzenia, bo bym się przewróciła. Zwłaszcza takie treningi, które są trudne. No to po prostu później mam brzuch wywalony w kosmos i się źle czuję. Moja energia, jak była 100, to jest minus 10. No i po prostu mogą być takie zajęcia, które, których nie będziecie kochać. Ok? Staram się jednak dobrze, dobrze trzymać, nawet jak się źle czuję, to staram się jednak sprzedać Wam tą energię, bo ja po prostu bardzo lubię te zajęcia. Ja mam fans bycia w klubie i myślę sobie, że dużo osób to widzi, nawet mi to mówicie na indywidualnych spotkaniach, więc no ale mówię, no różnie, różnie to jest, tych zajęć jest bardzo dużo, więc jakby to nie jest tak, że ten każdy trening będzie jakimś mistrzostwem świata, dobrze? Ale też taki fan jakby z tego. I teraz yy, pięć treningów i split mam omówiony, idziemy do trzech treningów. I teraz z tymi trzema treningami. Yy, z tymi trzema treningami, nie bardzo wiem, czy będziecie chcieli wyzwania, czy nie. Co też niefajnego wprowadza wyzwanie, jak zobaczyłam przy tym przy okazji słuchajcie, pięknej sylwetki. Bo sam klub w sobie powinien być już tym wyzwaniem, żeby jeszcze nie trzeba było robić więcej. I teraz przy okazji nie pięknej sylwetki, tylko piękna sylwetka, może piękna sylwetka, która już nas, słuchajcie, że mam zaburzenie, I nic nie pamiętam, um, Alzheimer. Słuchajcie, więc ta, to jest tak, że po prostu ja dodaję nowość, i w planie tej nowości nie ma, bo ona jest na przykład za tydzień, za dwa tygodnie. No i po prostu widzę, że ktoś robi nowość i później robi ten trening i później znowu, albo powtarza po prostu w sobotę, czy powtarza na przykład matę, bo weszła nowa, i później następnego dnia jest Mata Stara. Bez sensu, więc to po prostu tylko taki bałagan, moim zdaniem, robi. Więc myślę sobie, że fajną opcją byłoby po prostu: Okej, okay, w niedzielę dodaję kondycję. I po prostu lecimy tak z planem, tak jak on jest. Poniedziałek kondycja, w środę i w piątek. Więc myślę sobie, że, że lepiej być na bieżąco na przykład z tymi treningami klubowymi, niż po prostu mieszać je jeszcze niż po prostu mieszać je jeszcze i wprowadzać kolejne wyzwanie bazujące na tych rzeczach. I na przykład jeszcze druga ważna rzecz. Przy okazji pięciu treningów pięknej sylwetki, ja nie użyłam na przykład wszystkich treningów sprzętowych. Więc jeżeli ktoś tylko bazuje na przykład na, 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 na tym planie pięknej sylwetki, to stracił niektóre treningi sprzęto, sprzętowe, a to też w sumie szkoda. No więc tutaj jak pięć treningów i split, to uważam, że kompletnie nie ma sensu. Niech naszym wyzwaniem będzie bycie na bieżąco z klubem. Wrzucam trening i lecimy właśnie z tym treningiem. Tak żebyśmy tutaj, wiecie byli na bieżąco, po prostu tam, tam naprawdę nie ma co dokładać. tak? Jeżeli tam ym, zrobisz sobie trening na dną miednicy i na szyję, no to przy piątce kompletnie nie. Przy trójce no mamy większą możliwość, bo de facto mamy trzy treningi. Jest też plan, gdzie ja na przykład mówię, dobra, jeżeli chcesz schudnąć, powtórz sobie kondycję. Jeżeli chcesz na przykład zrobić mobility, ym, bo masz bardzo kiepską mobilność, no to w tygodniu powtarzasz dwa razy mobility. Ale na przykład może, nie wiem, stworzę Wam taki plan, na przykład, żeby pomieszać, pomieszać, słuchajcie, plan trzech treningów z treningami dostępnymi na DDS, ale znowu bardziej na bazie playlist. Czyli po prostu w tym planie trzech treningów, który już mamy, bo tam mamy po prostu zapełnione pięć dni treningowych trzema treningami w różnej konfiguracji, w zależności od celu, który posiadasz, i to już jest, mogę po prostu zrobić tak, że do tych trzech treningów klubowych tygodniowo po prostu powplatam Wam jakieś treningi, które uważam, że mają sens. I teraz przy okazji dostępu do trzech treningów klubowych. Jakby celem tego planu jest właśnie trochę kondycja, pośladki, no ale to nie będzie taki trening, wiecie, siłowy na budowanie masy mięśniowej, tylko tam mogę Wam na przykład dorzucić, um, no i właściwie tak naprawdę nie wiem, no bo znowu tutaj by się z tego zrobił jakiś po prostu mega, giga plan i 100 opcji, albo dorzucamy siłowe, ale jeżeli ktoś jest w tych trzech treningach, to zazwyczaj są to osoby, które dopiero zaczęły, więc może więcej jakiegoś cardio i później poziom, i później nie wiadomo co, więc jakby ciężko, czy, czy, czy kolejne mobility, czy coś. Rehabilitacyjnych nie będę dokładać, bo po prostu je możecie sobie dołożyć sami, bo te plany treningowe tak wyglądają, że po prostu można połączyć jeden z drugim. A, więc dajcie mi znać, co zrobić z tymi trzema treningami. Dwa treningi no to jeżeli ktoś wykupuje dostęp do dwóch treningów, to, to to są zdecydowanie treningi, które wplatacie w plan, który robicie, możecie właśnie sobie zamieniać, tak jak są różne plany, zamieniać kardio na jakieś tam hity, czy tabaty właśnie na kardio klubowe, ćwiczenia na pośladki i brzuch, zamieniać na zajęcia na macie, ale tutaj jakby no tych treningów jest za mało, żeby stworzyć z tego fajny klubowy plan treningowy. No więc czekam na informacje, bo tak szczerze mówiąc nie widzę sensu robienia wyzwań bo to robienie wyzwania w wyzwaniu. Klub już jest wyzwaniem, to już ma być coś, że, że ty jesteś, na przykład widzę dziewczyny, które nie idą z wyzwaniem piękna sylwetka, tylko idą po prostu w kolejności z treningami, które się pojawiają w klubie i to jest najfajniejsze. I to jest naprawdę wiecie, um, bardziej mi się podoba, nie ma, jesteśmy jakby w jednym temacie i do tego sobie dokładają znamiennicy, szyja i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to jest po prostu najlepsza opcja i widzę, że to tak najfajniej działa i gdzieś tam jest już taka motywacja. No i jakby nie powtarzamy tych starych rzeczy, bo prawda jest taka, że zazwyczaj je ja bazuję na takich fajnych treningach, które są na DDS, a ta grupa duża, no ale jednak no, to są treningi, które jeżeli ktoś ćwiczy ze mną rok, to znaje. To tam na pewno na pewno miał okazję je zrobić. Więc słuchajcie, ja bym nie robiła tutaj wyzwania, szłabym po prostu z treningami klubowymi. Są też osoby, które nie chcą ćwiczyć pięć razy w tygodniu, ok? Czyli wtedy te trzy treningi, poniedziałek, tam środa, piątek, klubowe, to po prostu ideał. No więc czekam na Wasze komentarze, bo jestem ciekawa, co tutaj możemy zrobić. Plany treningowe, trzy treningi, pięć treningów, słuchajcie, mamy. Będzie już niedługo plan split. Taki najbardziej, słuchajcie, kompletny plan. Pamiętajcie też, bo niektóre osoby boją się dołączyć do klubu, bo nie wiedzą, co Was czeka. Słuchajcie, Wy z tego możecie zrezygnować, kiedy chcecie. Okay? Możecie zwiększyć pakiet, kiedy chcecie. Z tego, co dziewczyny tutaj mi mówiły, pisały, te, co mi pisały, to to wygląda tak, że też jakby YouTube Wam jakoś konkretnie to liczy. Dużo osób mnie też pyta, w jaki sposób możecie zapłacić, czy możecie zapłacić mi bezpośrednio. Nie, to wszystko dzieje się poprzez Youtube'a. To jest tak, że Youtube się później ze mną rozlicza z tego wszystkiego. Więc ja tutaj jakby nie mam wpływu, jak to działa, co zadziała, co zrobić, bo ktoś na przykład, nie wiem, płatność mu poszła, nie poszła, czy nie wie. To jakby to robicie wszystko poprzez YouTube'a. Jest to po prostu opcja wspierania, słuchajcie, mojego kanału. Więc ja jakby tutaj odcinam się totalnie od tych wszystkich, jakby płatności, i nie mogę od Was wziąć pieniędzy, nie mogę Wam zrobić zniżki, bo po prostu jakby no, ja tutaj nie mam w ogóle wpływu na to, jak to wygląda. Więc wszystkie takie właśnie rzeczy z płatnościami. Tylko i wyłącznie poprzez YouTube. Nie ma tutaj PayPala i nie możecie mi zapłacić bezpośrednio, bo wy po prostu dostajecie do tych rzeczy dostęp na YouTubie. Wracając jeszcze, bo w sumie zaczęłam, to jest niesamowite, coś zaczynam i nie kończę. Wy zawsze z tego klubu możecie zrezygnować. Więc to nie jest tak, że. że podpisujecie i do końca życia będziecie musieli za to płacić i tak dalej, więc możesz po prostu przetestować nie podoba ci się, to z klubu rezygnujesz, tak samo jak możesz sobie wykupić dostęp, zwiększyć nie wiem, w połowie miesiąca zwiększyć na przykład pakiet, żeby zobaczyć treningi na przykład, które nie są dostępne w swoim pakiecie i ja was będę zachęcać na pewnym etapie, żeby jednak dojść do, do tych treningów pięciu czy, czy do splitu bo tam naprawdę te treningi siłowe one są ważne dla naszego ciała i wykonywanie takich ćwiczeń da nam po prostu sprawność. Bo tak jak już powiedziałam, ten klub to jest taki mój ideał planu treningowego, bo tam jest wszystko, co jest nam do szczęścia potrzebne. Dobrze? Skończyłam gadać, czekam na Wasze komentarze, życzę Wam cudownej reszty dnia no i mam nadzieję, że widzimy się na macie. Cześć!